Serdecznie witamy wszystkich obecnych na siódmym spotkaniu z folklorem Wiosna w Opłotkach, Zabiele 2017. Witamy najmłodszych wykonawców dzisiejszego spotkania, którzy zaprezentują się przed Państwem na tej scenie. Będą to uczniowie zespołu szkół w Zabielu oraz solista debiutujący na tej scenie, uczeń szkoły podstawowej w Zabielu również i Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Radzeniu Podlaskim, wyróżnione na siódmym Międzyrzeckim Festiwalu Akordeonowym, Antoni Zawielski. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy przenieść Państwa w klimat biesiady ludowej, nawiązując również do minionej nocy świętojańskiej, zwanej Nocą Kupały, Sobótki. Jako pierwszych na scenę zapraszam uczniów zespołu szkół w Zabielu. Serdecznie zapraszam na scenę zespół gospodarzy, zespół śpiewaczy Czerwone Korale. Nie pełnię na boje Boże.
Pani Zofia, zapraszam Pani Zosia. Pani Zosia przygotowała specjalnie na dzisiejszą okazję wiersz. Zapraszam Pani Zofia. Wiosna w Opłotkach już zawitała. Dzisiaj w Zabielu wielka biesiada. Tak jak co roku czerwone korale zorganizowały imprezę wspaniałą. Kierownik zespołu, pan Daniel Grochowski, serdecznie powitał zaproszonych gości i wszystkich mieszkańców, którzy tu przybyli, bo nawet seniorzy też się wybrali, żeby zobaczyć, jak to się dzisiaj Zabiele bawi. Wszystkie zespoły już przyjechały, bo zaproszenie od nas dostały. Zawsze w Zabielu pięknie śpiewają, dlatego duże brawa dostaną. Nasze korale też wspaniałe, panie, nie tylko pięknie śpiewały, ale jeszcze dobry bigos nam ugotowały. A pani Halina już gryla rozpaliła i gorącą kiełbasę dla wszystkich zapewniła. Pani sołtysowa będzie ciastem częstowała i napoje rozdawała, a dla artystów obiad przygotowała. Bo kiedyś sołtysi to tylko podatki zbierali i do gminy oddawali, a dzisiaj sołtys na sesji zasiada, o fundusz się stara, wydatki planuje i wioską kieruje. A pani Terenia jeszcze w zespole śpiewa. Często wyjeżdżają, bo inne zespoły też ich zapraszają. A Jacek z Danielem zawsze im przygrywa, dlatego nasz zespół nagrody zdobywa. Mieszkańcy Zabiela są dumni z Daniela, że mają takiego przedstawiciela. Tyle atrakcji, świetna zabawa, a wszystko to Daniela sprawa. Ale nasze panie też egzamin dzisiaj zdały, bo wiosnę w Opłotkach nam przygotowały. Bo jak swe rządy objęły, to się wiele zmieniło w Zabielu. A dom ludowy wygląda jak nowy, wymalowany, ocieplony i kominek postawiony. Wszyscy z niego korzystają, na modlitwy się zbierają, zabawy organizują i innym wynajmują. Dekorację też zmienili i krzesełka wymienili. A zmywarka sama zmywa. Jeszcze by się nam tu nowy parking przydał. Miejsce obok przecież mamy. Byłby parking wspaniały. Te zarośla by zniknęły, samochody by stanęły. Tylko trzeba pana wójta zgody. Nasza radna jest wspaniała i o wszystko to zadbała. Radzi sobie doskonale. Wszyscy ją tu doceniają, a jak trzeba, pomagają. Podkreślić też chcemy, że dzieci z naszej szkoły pięknie nam dziś zaśpiewały, a to dzięki swojej pani. Kończąc, wszystkich zapraszamy do wspólnej zabawy, bo na Opłotkach dopiero za rok się spotkamy. Dziękuję bardzo. Dzięki Pani Zosiu. A teraz przed Państwem wystąpi zapowiadany przeze mnie wcześniej Antoś Zabielski i akordeon z Antkiem. Większy od niego. Zapraszamy Antka.